Bardzo serdecznie dziękuję Ci, żeś dał wrócić. Dziękuję Ci za opiekę nade mną i nad nami wszystkimi. Za wyprowadzenie z wielu ciężkich i trudnych sytuacji bojowych. I proszę Cię o dalszą opiekę nad nami. Jan jest generał Zieliński. Syn tej ziemi. Bóg dał wrócić po 20 latach. Wyszedłem z domu ojca swojego wody. Wracam z siwizną na skroniach. A może właściwie ja już tylko wspomnienie o generale Zielińskim. Bo generał Zielińskiego już nie ma. A trzeba było iść. Bo Rosja, bo Prusy, bo Austria. I te nieśmiertelne słowa. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Póki my żyjemy wszyscy. 1808 roku, jako młody chłopak, zwykły żołnierz, bitwa pod Raszynem, marsz na Rosję, na Moskwę, Smoleńsk, Borodino i sama Moskwa. Trzeba było się cofać. Szczątki wróciły, ale wróciły. Najpierw ojczyzna, później rodzina. Żono moja, po 20 latach wracam do domu. Witaj, mężu. Już jako generał Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Ale później powstanie listopadowe i znowu trzeba było iść. Późniejsze słowa. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i dzieci nam germanił, ale najpierw był Rosjanin, nieśmiertelna warszawianka. Nie będę cytował, znacie te słowa, żołnierze. Wasze potargane mundury. Właściwie to nie macie dokąd wracać. Jan wrócił na tą ziemię. Wspomnienie generała Zielińskiego. Jak wszyscy zapomnimy o Zielińskim, to tak jakbyśmy zapomnieli o historii swojej rodziny, swojego narodu. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. I ci w mundurach i bez mundurów. Matko Przynajświętsza, dzięki za to, żeś dała wrócić do domu. Jeśli przyjdzie taka potrzeba, to pójdziemy jeszcze raz w Twoim błogosławieństwie. Że wolność, że suwerenność jest w zasięgu ręki.
przekazać przyszłym pokoleniom i co jesteśmy im winni. Dlatego niech ten wczorajszy dzień, dzisiejsza msza święta umocni nas w tym przekonaniu, że warto być Polakiem, że warto być katolikiem, że wiara w Boga nie tylko pomaga nam tutaj być w Kościele, ale również na co dzień, w tych sytuacjach, w których przychodzi nam żyć.
wskazujemy, że w historii okrutu cesarza Napoleona i marszałka Kosza było mało osób, które dotrzymały słowa i dały wolność naszej ojczyźnie. Widać to wyraźnie w 1939 roku, kiedy byliśmy pozbawieni pomocy ze strony Francji i Anglii, a następnie sprzedani Związkowi Radzieckiemu na konferencję w Teheranie, Jałcie i Poznaniu, gdzie wielcy tego świata ustalili pseudoporządek na kolejne dziesięciolecia, a przecież przez całą II wojnę światową walczyliśmy u boku sojuszników na różnych frontach w myśl z zasady za naszą i waszą wolność. Po zakończeniu II wojny światowej nawet nas nie zaproszono na Defiladę Zwycięstw Wielodymu w 1945 roku, a Napoleona w Polsce nam wymawiają, że jest zbawi damy, chciałby wstawić Polaków i znamy tylko ewentualnie pani Walewską. Na tegorocznej rekonstrukcji we Francji, w Mont-Piron, kupiłem magazyn historyczny, który zalicza bitwę pod Bohuminem obok bitwy pod Wołbuskiem, Frydlantem i Iławą Pruską, najbardziej znaczący, co w dalszej perspektywie zaowocowało powstaniem w 1807 roku w Zalążku Wolnej Polski, to jest Księstwa Warszawskiego, z polską administracją, polską szkołą i polskim wojskiem. Ten wycinek tej gazety jest umieszczony na wczorajszej tablicy historyczno-informacyjnej. Jako lekcję do domu macie Państwo przeczytać tą tablicę informacyjną, która jest usługowana przy pomniku. Tu między inwalidów parę żółt, gdzie pochowany jest cesarz Napoleon na jednej ze ścian, której ta jest stanem miejscowości Garmono, wchodząca w skład gminy Gołyny. Nie da się usunąć skargi historii bitwy pod Gołyminem i tych żołnierzy francuskich, którzy przynosząc nam wolność, pozostanie w niej tu na zawsze. Nie należy porównywać ich nigdy z zaborcami. Francuzi bronili ideałów rewolucji, a jedynym sposobem było pokonanie Rosji, Austrii i Prus i zburzenie dotychczasowego starego feudalnego porządku, jaki istniał w Europie przez setki lat. Największym gwarantem na to, że bitwa stoczona w 1806 roku tutaj ma znaczenie to, że nie może ulec zapomnieniu, jest tak, że w maju 1923 roku do Gołymina na miejsce tej bitwy przybył marszałek Francji, Polski i Anglii kardynał Foch, głównodowodzący zwycięską koalicją w I wojny światowej. Do Polski przyjechał on na zaproszenie rządu i narodu II Rzeczypospolitej. Było to wielkie wydarzenie, które przekazywali nasi rodzice, dziadkowie, następnym pokoleniom w ramach patriotycznego wychowania. Z epoką napoleońską związany jest pochowany przed kościołem w Gołyminie generał Karol Zieliński, pochodzący z stolicy Garnowa. Właśnie dzisiaj kolega otworzył jego przybycie do tej świątyni od 200 lat. Wiem, że ten kapitan Karol Zieliński otrzymał legię honorową i należał do najlepszych wojsk gwardii cesarskiej Napoleona Bonaparte. W powstaniu listopadowym, tak jak kolega wspominał, doszedł do stopnia generała i nawet był wypłata powstania listopadowego. Był w jednej tej gołymińskiej ziemi, pragnął pozostać w niej na zawsze, niż gdzieś tam na gołymińskiej ziemi bez kresach cywilu. Spójrzmy na jego zdjęcie, które tutaj jest w kościele. Nie bez przypadku ono się tutaj znalazło. Tylko wybitni ludzie i oddani sprawy Polski zasługiwali na pamięć i ono właśnie tutaj się znalazło, w tej świątyni. W osiedlu pochowanych jest kilkudziesięciu młodych powstańców styczniowych, a niedawno w Garnowie pod kościele żołnierza z powstania listopadowego, którego pochowano niedawno uroczyście w mauzoleum w Ostrołęce. Wspomnienia z pierwszej i drugiej wojny światowej przechowywane są jak relikwie w każdej zapewne Państwa rodzinie. Wreszcie niedawno zaczęto poważnie mówić o żołnierzach niezłomnych, zwanych migrantami, którzy nie poddali się komunistycznemu systemowi, który był wprowadzony na terenie Polski po 1944 roku. To naprawdę prawdziwi bohaterowie narodowi, zapomniani przez dziesięciolecia, bezimienni i wyrzuceni na świetnej historii. Im naprawdę należy się dobry pochówek nawet po latach. Przez długie lata propaganda zaborców, a później komunistycznego zniewolenia przedstawiała nam Polakom Napoleona Polsze w świetle, tak jak wspomniałem, zapadniakiem i bandytami. Podstępnie przekonywano i usuwano z polskiej historii wodzów, którzy byli niewygodni dla wrogów naszego narodu. Przykre, ale prawdziwe jest,
staje się prawdą. Smutne jest, że nadal na polskiej ziemi są osoby uwikłane, polityczne układy, którzy dla własnych karier, tytułów naukowych, odznaczeń nam swoją historię rosyjską lub niemiecką, zupełnie inną od naszej, a przedstawiającą Napoleona w swym świetle. Historia to daty i fakty i każdy może być jej uczestnikiem, jeżeli robi to z potrzeby serca, by przedstawić prawdę. Po II wojnie światowej wyszło zarządzenie z książek, bibliotek, domów, szkół, usunąć wszystkie pamiątki o piłsudki Napoleonie i do Tadeuszu Kościuszce, które przedstawiały go w swym świetle. Te fakty dla Europejczyka z Europy Zachodniej na pewno są niezrozumiałe. Dlaczego tak robiono? By wymazać nam, Polakom, drogę do niepodległości. Widocznej jest to w powstaniu listopadowym, styczniowym, w czasie I wojny światowej, wojny polsko-rosyjskiej 20-21 roku, w powstaniu wielkopolskim, II wojny światowej, a po jej zakończeniu w walkach przemożenie zmony w latach 40. i 50. przeciwko nowemu zbrodniczemu systemu komunistycznemu, siłą wprowadzanemu przez Rosję na terenach Polski na skutek ustanowienia terenie i Jałcie. Przypomnę, że obie konstytucje II Rzeczypospolitej były oparte głównie na konstytucji napoleońskiej. Dla Józefa Piłsudskiego Napoleon był niedoścignionym wzorem. Jego nauki studiował do końca życia. Na dłuższe marszałek, który wydarzył musiał obrazić za podstawą stwierdzą. Napoleon mówił, Rosjanie poza Europą będą mieli nieciągłe zamieszanie. Oni nie wszystko podpisują, tylko chyba nie wytrzymują. Załatwiają sprawy z każdym z osobna. Cesarz jednocześnie ostrzegał. Europa bez Rosji nie wytrzyma próby czasu. Zastanówmy się, czy te słowa sprzed 200 lat wypowiedziane przez Napoleona czasami dzisiaj nie są aktualne. Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Markowi Świnnowskiemu za możliwość wykonania odczytów na temat epoki napoleońskiej. Panu wojewodowi Andrzejowi Szanowskiemu i władzom gminy za zaproszenie nas do Gołomina i zorganizowanie uroczystości pod tytułem żegnania Janka Napoleona. Ludowych na Napoleona, a także jak się
Pawłowi, Stanisławie, Gimnazjanie, Młodarze, Nowego Romunina, Łukaszowi, Wierszakowi, który organizacyjnie też nam pomaga, Adamowi Kwiatkowskiemu, który też był zaangażowany w tę sprawę. Dziękuję również panom, którzy zapewnili transport, czyli wóz konny do Roszyn. No i przede wszystkim też dziękuję panu Piotrowi Sawickiemu, który naprawdę tutaj czuwał na miejscu i spinał te sprawy organizacyjne. Poproszę o brawa do pana. Andrzej, dziękuję bardzo. Zostawiam to na sam koniec.